Cześć, dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić moimi radami, jeżeli przeprowadzacie się z danego kraju, wracacie z powrotem do Polski, na co zwrócić uwagę. Ja już mam to za sobą i ucząc się na swoich błędach, wiem teraz o kilku rzeczach, na które warto by było trzeba zwrócić uwagę przed w ogóle wyjazdem i sobie to lepiej zaplanować. Pierwszą z nich byłoby pakowanie. I jak do tego podejść. Myślę, że to chyba taka jedna z najbardziej ciężkich rzeczy do określenia. W moim przypadku było to tak, że mieliśmy zaplanowane, że nasz dobytek zmieści się na jednego busa. Rozczarowaliśmy się, bo w trakcie zapakunku stwierdziliśmy, że jeden bus nie wystarczy i trzeba było na szybko zamawiać drugiego, także tu jakoś bardziej lepiej do tego podejść i ile nam miejsca zajmie cały dobytek. Chyba lepiej jest to zaplanować w rozłożonym czasie, jeżeli mamy taką okazję, rozsyłać to w jakichś pudłach. My żeśmy część wysłali przed jeszcze w ogóle całym zjazdem, było to 20 kartonów, no i jeszcze później właśnie nie wystarczyło i tak miejsca w całym busie, także nie mieliśmy to do końca dogranego. I już jeśli chodzi o pakowanie, po przyjeździe do Polski, ponieważ było tego dosyć sporo kartonów, miałam problem z odnalezieniem tych ważniejszych rzeczy na daną chwilę, także radzę po prostu zapisywać sobie, co jest w danym kartonie, jeżeli nie macie planów rozpakować tego wszystkiego naraz i już to poukładać tam, gdzie powinno być. Także dobrym pomysłem jest po prostu na wierzchu kartonu, najlepiej z dwóch, trzech stron, po prostu sobie, nie wiem, zapisać rzeczy zimowe, czy rzeczy do kuchni, czy co tam wam wpada. Jest to dużo łatwiejsze później w szukaniu, pomaga i oszczędzać czas. Następną rzeczą, na którą ja bym wzięła poprawkę, to auto. Jak wracacie do Polski, zazwyczaj my mieliśmy to tak zorganizowane, że chcieliśmy się jak najszybciej pozbyć aut w UK, żeby po prostu w Polsce zacząć od nowa, kupić sobie coś nowego, oczywiście z kierownicą po prawidłowej stronie. No i mieć to po prostu rozegrane. No ale z okazji tego, że zależało nam na trzymaniu auta do końca będąc w UK, później mieliśmy ten okres czasu na sprzedaż bardzo króciutki i, że tak powiem, nas nagliło, więc sprzedaliśmy to auto praktycznie za bezcen, gdzie mogliśmy śmiało nim jeździć jeszcze w Polsce. Okazało się w Polsce później, że kupno auta to jest bardzo trudny temat, żeby nie popłynąć. W naszym przypadku, mając nawet teścia przy sobie, który mechanik pełną parą, zostaliśmy oszukani oczywiście. Dopiero po jakimś czasie zorientowaliśmy się, że licznik naszego auta został bardzo mocno przekręcony. Nauka na błędach, nie na pośpiechu, a to auto było nam potrzebne w Polsce, bo musiałam zacząć dojeżdżać do pracy, także na to wziąłabym sobie poprawkę, że po prostu mogliśmy przywieźć to auto tutaj z UK i po prostu na spokojnie sobie znaleźć jakieś, nie wiem czy to możliwe, ale uczciwe auto w Polsce. Kolejna rzecz to nie zamykać konta w banku. Jeżeli jest taka opcja, to są dostępne konta, w których nie płaci się opłat, także ja bym radziła, jeżeli to możliwe, nie zamykajcie tych kont,
bo jest to zawsze jakaś taka furtka powrotna. Nigdy nie wiecie, co się wydarzy w tej Polsce, czy Wam się spodoba, czy się nie spodoba, a to konto, myślę, teraz Wam podam przykład, jak wróciliśmy tutaj z powrotem do UK i ten okres z pandemią się zaczął. Był utrudniony proces zakładania konta, także no, przydałoby się. Plus do tego dostaliśmy także rozliczenie w lipcu jej zwrot jakichś tam podatków, także to jest też jakoś tam, myślę, że łatwiej sobie tym kontem jeszcze operować przez przynajmniej jakiś czas, dopóki nie będziemy pewni, co tam nam w życiu wyjdzie. Kolejny punkt to nie pozbywać się zaświadczeń, że było się w danym kraju, czyli takie rzeczy, które wydają się może teraz zupełnie niepotrzebne, ale jak, nie wiem, zaświadczenie od lekarza, że się chodziło, nie wiem, z jakichś praktyk może, z jakichś wolontariatów, coś, co mogłoby udowodnić, że byliśmy tymi rezydentami w danym kraju, bo nigdy nie wiemy, co kiedyś od nas będzie się oczekiwano, żeby, nie wiem, udowodnić dany pobyt przez jakiś tam okres czasu. Także teraz, na przykład, w dostaniu tego statusu osiedleńca, było to ważną sprawą, żeby coś mieć poświadczającego. Oczywiście u nas było dosyć proste, bo po prostu mieliśmy zaświadczenie od pracodawcy, ale to jest, wiem, że nie w każdych przypadkach taka prosta sprawa. Także tutaj polecam zwrócić na to uwagę. Nie wiadomo, jak się wyprowadza, to się jednak wyrzuca kupę rzeczy, ale jednak te jakieś takie papierki warto sobie potrzymać. Kolejna sprawa to przekierowanie poczty. Pamiętajcie o tym, ważna sprawa. Możecie przekierować wasz adres na adres Polski. To jest dosyć kosztowne, jak dobrze pamiętam, ale jeżeli macie tutaj znajomych, po prostu dogadać się z nimi, że ten adres wasz przekierujecie na ich adres. No i jak coś tam ważnego przyjdzie do was, chociaż się nie spodziewacie, to oni wam zawsze dadzą znać. Dla nas było miłą niespodzianką, właśnie tak jak wspomniałam przed chwilką, że dostaliśmy zwrot podatku, którego ja się w ogóle nie spodziewałam. Także to było takie zaskoczenie. No i jakbyśmy nie mieli tego adresu przekierowanego, to prawdopodobnie nigdy bym się o tym nie dowiedziała, bo to przychodzi jako czek. Nie przychodzi Wam na konto, także ten czek w poczcie no, był do odebrania. Jakbym nie miała przekierowanego adresu, po prostu by gdzieś przepadł. Czy to nawet było tak, że trzeba było to wysłać? Jakieś tam były dane takie, że no, w każdym razie bez tego przekierowania adresu nic by się nie wydarzyło i kaska by, że tak powiem, jakoś tam przepadła. Co jeszcze warto ze sobą zabrać? Dogadać się z pracodawcą. Wiem, że tutaj, nie wiem jak jest w innych krajach, ale w UK nie wystawia się zaświadczeń o pracy, a jest to potrzebne w Polsce do ogarnięcia tego, ile macie przepracowane i jaki Wam się należy urlop. I ile Wam tego urlopu jest przyznane po danym stażu pracy. Także co warto poprosić, to pracodawcę o po prostu napisanie listu, że dany pracownik przepracował. Łatwo jest to, jeżeli byliśmy w jednej firmie, jak byliśmy w kilku, no to sprawa się komplikuje. No, co ja zrobiłam, no to po prostu poprosiłam o taki list. No, bez problemu, trochę się zastanawiali, co to, bo jeszcze nigdy czegoś takiego nie napisali, ale bez problemu napisali, że ta i ta osoba pracowała w tym miejscu przez tyle i tyle czasu. Podpis i no, na papierze firmowym i to wystarczyło. To wystarczyło do firmy i to też wystarczyło mi później do urzędu pracy.
Także taki papierek warto ze sobą mieć. No i oczywiście jak przyjeżdżacie do Polski, to zależy, czy macie już nagraną pracę, czy nie, ale warto po prostu się zarejestrować jako bezrobotny, czy też jest inna opcja, że możecie to zrobić oczywiście tutaj z tego kraju, gdzie wyjeżdżacie, ale no zależy jak tam komu bardziej pasuje. Ważne jest to, żeby gdzieś być zarejestrowanym, bo wtedy nam lecą składki ubezpieczeniowe i jakby się coś stało, to po prostu my czy nasze dzieci mogą, że tak powiem, bez komplikacji pójść do lekarza. Także to z takich moich pomysłów, co bym zrobiła jeszcze raz, jakbym miała się przeprowadzać, na co bym zwróciła uwagę. Mam nadzieję, że coś może z tego uchwycicie i wykorzystacie u siebie. Dzięki Wam za oglądnięcie, trzymajcie się cieplutko i pozdrawiam w przeprowadzce.